Wysoka Rado, Szanowni Panie Wójcie, Panie drodzy goście, otwieram 15. sesję Rady Gminy Jawornik Polski. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych członków Wysokiej Rady. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, pana komendanta powiatowego Policji, inspektora Roberta Sobolewskiego. Witam bardzo serdecznie pana wójta, panią sekretarz, pana skarbnika, wszystkich zaproszonych gości, sołtysów. Proszę wszystkich radnych o potwierdzenie obecności. Wysoka Rado, stwierdzam, że na sesji jest obecnych 14 radnych, co stanowi kworum, przy czym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. W związku z tym przystąpimy do przyjęcia porządku obrad. Proponowany porządek obrad członkowie Wysokiej Rady mają przed sobą. Ja mam jeden wniosek o dodanie do porządku obrad punktu trzeciego, a jest nim wystąpienie komendanta powiatowego Policji w Przeworsku. Automatycznie punkt obecny, punkt trzeci, zamieniamy na punkt czwarty, który brzmi, w którym będziemy podejmować wszystkie uchwały. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad? Proszę bardzo pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o trzy projekty uchwał. Pierwszy to jest udzielenie pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. Kolejny to jest określenie warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. I kolejny projekt uchwały to uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Jawornik Polski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad? Nie widzę, więc ja czytam proponowany porządek obrad i przystąpimy do jego przyjęcia. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, wystąpienie komendanta powiatowego Policji w Przeworsku. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawie. Litera A, zmiany budżetu gminy na 2019 rok. Litera B, zmiany wieloletniej prognozy finansowej. C, wyrażenia zgody na zabezpieczenie budżetu gminy na 2020 rok wydatków związanych z realizacją zadania związanego z wykonaniem sieci kanalizacyjnej. Litera D. Wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie gminy na 2020 rok wydatków związanych z realizacją zadania budowa sieci wodociągowej rozdzielczej międzyobiektowej wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią wody i zasilaniem energetycznym w miejscowości Jawornik Polski. Litera E. Uchylenia uchwały własnej nr 44/6/2019 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego. Litera F. Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. Litera G. Ustalenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok. H. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Litera I. Ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Jawornik Polski. J. Ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. K. Określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Litera L. Uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Jawornik Polski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Punkt czwarty. Oświadczenie Rady Gminy Jawornik Polski w sprawie zamiaru likwidacji działalności leczniczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przeworsku w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii i poradni neonatologicznej. Punkt piąty. Sprawozdanie z działalności wójta o pracach w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Punkt szósty. Interpelacje, zapytania radnych. Punkt siódmy. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji Rady. Punkt ósmy. Wolne wnioski i informacje. Punkt dziewiąty. Przyjęcie protokołów z sesji
z dnia 30 lipca 2019 roku, 21 sierpnia 2019 roku, 26 września 2019 roku, 3 października 2019 roku i 24 października 2019 roku. Punkt 10. Zakończenie obrad sesji. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończono. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego. Jest nim wystąpienie komendanta powiatowego Policji w Przeworsku, pana inspektora Roberta Sobolewskiego. Proszę bardzo, panie wójcie, panie komendancie. Dziękuję bardzo. Szanowny panie wójcie, szanowny panie przewodniczący, wysoka, szanowni państwo. Pozwolą państwo, że na ręce pana wójta złożę pana adres i odczytam go, tak będzie sprawniej. Szanowny panie wójcie, pragnę złożyć na pana ręce serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość, zrozumienie dla podejmowanych przez nas działań oraz wyjątkową przychylność. Przekazane przez pana, państwa fundusze, przez pana na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe stanowią dla nas nieocenioną pomoc, przyczyniając się w istotny sposób do poprawy bezpieczeństwa obywateli, zapewnienia porządku publicznego, jak również poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji. Okazana przez pana pomoc jest nie tylko wyrazem dobrze układającej się od lat współpracy, ale także dbałości o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dziękując za owocną współpracę, życzę satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy zawodowej, wielu cennych inicjatyw oraz pomyślności w życiu prywatnym. Pozwól, proszę. Bardzo za ten głosu, ale problem z przeziębieniem. Jeśli ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie na temat pracy przeworskiej policji, oczywiście jestem gotowy, ile to będzie w moich możliwościach. Jeśli bym nie znał odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, to oczywiście udzielę w terminie późniejszym, czy też w formie pisemnej, ewentualnie na spotkaniu na kolejnej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Komendancie, ja chciałbym podziękować za podziękowania, ale również korzystając z okazji chciałbym w imieniu całego samorządu gminy Jawornik Polski, w imieniu mieszkańców, oczywiście w imieniu swoim podziękować również za bardzo dobrą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku. Dziękuję za przychylność, za tą dobrą współpracę, za pomoc w organizacji wszystkich imprez, jakie odbywają się na terenie naszej gminy, nie tylko naszej gminy. Dzięki pana pracy, dzięki pracy pana podwładnych, nasi mieszkańcy, my możemy czuć się i czujemy się bezpiecznie w naszym powiecie, w naszej gminie, w naszych miejscowościach. Za to serdecznie dziękuję i cieszę się, że mogliśmy tak troszkę materialnie okazać swoją wdzięczność, mając jakiś tam współudział w zakupie nowego samochodu dla policji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, panie komendancie. Jeszcze ja sobie pozwolę zapytać. Również chciałbym się przyłączyć do tych podziękowań i chciałbym również podziękować za tą współpracę również na tej płaszczyźnie edukacyjnej, bo policja odgrywa tutaj niemałą, niebagatelną rolę, jeżeli chodzi o edukację, czy to ruch drogowy, bezpieczeństwo, wszelkie tematy tego rodzaju. Ale również też bym chciał podziękować za taką policję nową, która jest taką współpracującą policją z obywatelem. I to myślę, że ci, którzy pamiętają czasy jakieś tam dawniejsze, mogą sobie porównać. Może jeszcze niektórzy się boją policji, natomiast teraz policja to jest nowa jakość, to jest współpraca, dialog i mnie to osobiście bardzo cieszy, myślę, że wszystkich nas.
policjant jest groźny wtedy, kiedy musi być groźny i wtedy, kiedy wymaga od niego sytuacja, natomiast kiedy jest pomocny i kiedy wymaga dialogu, wtedy jest dialog i za to dziękujemy. Natomiast pytanie mam oczywiście, z tego co pewnie wszyscy się orientują, jakiś czas temu był temat przywrócenia posterunków policji, nie wiem czy w gminach, czy w każdej gminie, czy był temat dyskutowany jakiś rok temu i nie wiem, może pan komendant ma jakieś świeże, nowe informacje, czy to idzie do przodu, czy jednak ktoś tam na poziomie rządowym zrezygnował z tego pomysłu? Jeżeli chodzi o przywrócenie posterunków komisariatów, nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu jest taka możliwość, z tym, że jeżeli chodzi o samorządy, no tu jest kwestia lokalu i budynku, w którym ten komisariat posterunek musiałby funkcjonować. W dalszym ciągu przy przywróceniu posterunku Komenda Główna dokłada dwa etaty. Tak było w Tryńczy, kiedy zostały dołożone dwa etaty do stanu etatowego Komendy Powiatowej Policji Przeworsku i te etaty trafiły do Tryńczy. Tam w tej chwili jest sześciu policjantów plus kierownik, łącznie siedmiu. Z tym, że to jest nowy budynek, wyposażenie budynku, tutaj już w tym zakresie gmina się zobowiązała do przygotowania tego budynku. Oprócz tego dofinansowała w programie 50/50 zakup dwóch radiowozów. Koszt to jest około 200 tysięcy złotych, przynajmniej w przypadku Tryńczy to było. Jeżeli jest taka potrzeba, samorząd widzi taką potrzebę, jestem zawsze na tak w tym zakresie. Tym bardziej, że Jawornik jest oddalony, to jest drugi kraniec powiatu i dla nas, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, system zabezpieczenia, no to jest korzystne, bo mamy policjantów tutaj. Czas dojazdu jednak jest dosyć, czy z Przeworska, czy z Kęczowin, spory. Z każdym razem jak dojeżdżam, to trochę to trwa. I przydaliby się policjanci tutaj, jeżeli chodzi o Jawornik. Natomiast mówię, kwestia bazy. Jeszcze gdzie by mieli pracować, no w tej chwili standard jest określony i ten socjalny plus możliwości pracy. Ja jestem otwarty, jeżeli jest taka wola społeczności, to jak najbardziej zapraszam do uzgodnień. Już chyba na tym starym miejscu nie dałoby się. W tym starym nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ktoś ma jakieś pytania, sprawy do pana komendanta? Jeżeli nie ma, to jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie i zarządzam 5 minut przerwy.
Wysoka Rado, wznawiamy obrady w przerwie. Kolejny punkt porządku obrad. Czwarty, podjęcie uchwał w sprawie litera zmiany budżetu gminy na 2019 rok i związana z nim z tą zmianą budżetu uchwała w sprawie zmiany wieloletniego programu. Proszę bardzo, pan wójta o przedstawienie projektu tych dwóch uchwał. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to proponujemy następujące zmiany. Jeżeli chodzi o paragraf pierwszy, w dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany. Zwiększamy dochody w dziale 020 o 10 tysięcy złotych, w dziale 732 tysiące złotych, dział 710 2 tysiące złotych, dział 750 2 tysiące złotych, dział 756 55 tysięcy 150 złotych. Dział 758 o 1000 zł, dział 900 o 13 340 zł. Razem dochody zwiększamy o 115 490 zł i zmniejszamy, tutaj są przesunięcia na dziale 900 o 13 340 zł. Paragraf drugi, w wydatkach następujące zmiany, jeżeli chodzi o zwiększenia, dział 413 tysięcy złotych, dział 600 to jest zmniejszenie o 72 136 zł, dział 700 zwiększamy o 30 tysięcy złotych, jednocześnie zmniejszamy o 232 tysiące złotych. Dział 754 zwiększamy o 20 tysięcy złotych. To będzie przedmiotem również jednej z kolejnych uchwał. Dział 801 zwiększamy, dział 801 oświata i wychowanie. Szanowni Państwo, po raz kolejny zwiększamy o 215 tysięcy złotych. Tutaj głównie zapotrzebowanie szkoły Jawornik i jeszcze nie jest to koniec w tym roku. Około chyba zapotrzebowanie tysięcy złotych na ten moment sama szkoła Jawornik. Dział 900 zwiększamy wydatki o 145 tysięcy i zmiany zmniejszamy 25 800 zł i dział 921 zwiększamy wydatki o 5 tysięcy zł. Jest to dotacja do biblioteki. To tyle. Jeżeli by jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To proszę jeszcze o powtórzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletnich finansowych gminy Radny Polski. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej, są to niewielkie zmiany, one, ustawa nas do tego obliguje. W wypadku zwiększenia dochodów majątkowych musimy je ująć w wieloletniej prognozie finansowej. Tutaj na tą dzisiejszą zmianę składają się między innymi dochody zwiększone ze sprzedaży drzewa i ze sprzedaży działek. Oczywiście na to mają wpływ te działki budowlane, gdzie teraz mamy wyższą cenę, tam jest około dochody majątkowe zwiększamy około 40 tysięcy złotych i w związku z tym niezbędna jest korekta wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie
projektów tych dwóch uchwał. Czy są jakieś pytania do wnioski dotyczące projektu uchwały nr 128 w sprawie zmian w budżecie gminy 2019? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do głosowania nad uchwałą nr 128 przez 15 przez 2019 Rady Gminy Wodnych Polski z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, jak w przedstawionym projekcie. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy, przedstawiony również przez pana wójta. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 129 przez 15 przez 2019 Rady Gminy Obornik Polski z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Obornik Polski, jak w przedstawionym projekcie. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie jest zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 14 radnych i uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie gminy na 2020 rok wydatków związanych z realizacją zadania związanego z wykonaniem sieci kanalizacyjnej. I proszę bardzo pana wójta o przedstawienie projektu tejże uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, ja już wielokrotnie informowałem, że no, mam z jednej strony dobra wiadomość, z drugiej strony problem, że mieszkańcy miejscowości, w których realizowana jest inwestycja rozbudowy sieci kanalizacyjnej, no troszeczkę, niektórzy mieszkańcy troszeczkę późno podjęli decyzję o udziale w projekcie i do tych przyłączy, a w ślad za tym rozbudową części sieci kanalizacyjnej nie mamy już dofinansowania unijnego. W związku z tym musimy zabezpieczyć swoje środki w budżecie. W związku z tym, że jest przełom roku i na pewno te przyłącza nie zostaną wykonane w tym roku budżetowym, ja muszę mieć taką zgodę Rady Gminy na zapewnienie finansowania tego etapu inwestycji w 2020 roku. W związku z tym proszę o przyjęcie tej uchwały. Jest to no, spora kwota, 494 tysiące złotych. Tutaj musimy być świadomi, że można było te pieniądze w takim idealnym modelu, no, gdyby wszyscy mieszkańcy we właściwym momencie podjęli decyzję, z wyjątkiem tych, którzy nie byli w projekcie tym sprzed 10 lat. No to jakieś sporadyczne przypadki też były, domy nowo wybudowane, czy te, które wtedy w ogóle jeszcze też nie wyraziły zgody 10 lat temu, ale większość to jest ci mieszkańcy, którzy byli w projekcie. Niestety no, tutaj dosyć późno się zdecydowali. To jest prawie 100 gospodarstw, około 5 kilometrów nowej sieci i to jest takie zbliżone koszty. No, po wielu dyskusjach z bólem serca no, podjęliśmy wszyscy wspólną decyzję. Pewnie są też głosy przeciwne, na pewno są, bo troszeczkę no szkoda tych pieniędzy, można było tutaj te 200-300 tysięcy spokojnie wydać mniej. Więc no szkoda tego, bo każda złotówka jest cenna w zderzeniu z problemami z oświatą, z problemami z zagospodarowaniem odpadów. No jeszcze nam tutaj to, taka kumulacja no zwiększa to problem i stwarza dodatkowe trudności.
ale cel nadrzędny wydaje mi się rozbudowa sieci, dostarczenie tej sieci do jak największej ilości mieszkańców. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Proszę bardzo pana radnego, pana Jusza Burego. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie wójcie, no na pewno trzeba pomóc tym ludziom i zapłacić to, ale mam też taką prośbę do kolegów radnych z tej miejscowości, gdzie będzie te pieniądze przydzielamy, żeby troszkę przehamowali na drugi rok i jeszcze rok z innymi sprawami, drogami, bo wydamy ponad 250 tysięcy, co można było przeznaczyć na coś, nam się wydaje na kanalizację. Część widzi mi się, tak się stało, że nie chcę, teraz chcę, teraz robimy, a będę cierpieć teraz wszystko. Także troszkę jest prośba, żeby te żądania też na co pieniądze pójdą. Tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, no akurat nie do końca się to zgadzam z radnym Górym, bo wiadomo, że dotyczy to naszych miejscowości, no ale nie wszyscy mieszkańcy co tym mówili, więc... A gdzie nie mówię, że wszystko? Więc mówmy się, że nie traktujmy sprawy w ten sposób, bo różne sprawy są w różnych miejscowościach i też trzeba ich pogodzić. Także tutaj bym był bardziej ostrożny. Tylko mam jeszcze pytanie, czy udział własny tych mieszkańców jest w tej kwocie, czy poza tym kwotą? To jest w tej kwocie. W tej kwocie. Tak. Proszę bardzo, takie pytanie. Dlaczego Marka? Proszę, czy nas jest na to stać? Po prostu jako gminę wyłożyć prawie 500 000 złotych. Czy my to udźwigniemy? Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Ja myślę, że pan tutaj odpowie, ale jeżeli staramy się zabezpieczyć te środki w budżecie, to znaczy, że one gdzieś tam się znajdują, czy to są środki, którymi przesuwamy z innych projektów, czy z innych inwestycji, ale one się gdzieś tam znalazły. Także rozumiem, że są. Bo czegoś, co jest wirtualne, nie planujemy. Czy nas stać? No nie stać. Na pewno nas nie stać, ale nie mamy, myślę, że w tym momencie nie mamy wyjścia. No ja się boję tylko tego, że po prostu mieszkańcy w miejscowości, których nie objawia kanalizacja, muszą ponieść po prostu, tak powiem, też koszty tego czasami, no tej wspólnoty decyzji mieszkańców z tych miejscowości, gdzie była ta kanalizacja robiona. O tym mi tylko po prostu chodzi. Dlatego jesteśmy wspólnotą. Znaczy, jesteśmy wspólnotą, ale ja mam takie wrażenie, że niezależnie w której miejscowości ta kanalizacja by była robiona, to prawdopodobnie sytuacja by była taka sama w każdej miejscowości. Zawsze w projekcie budżetu jest ujęta. Ale my nie mówimy, żeby nie robić, bo to broń Boże, to nie moje było i tym, co powiedzieć, żeby nie robić i dać te pieniądze, tylko mówię, że co powiedziałem, że troszkę co przehamuje, nie wierzę, to jest zadanie, ale żeby no, nie było tak, że tu dajemy pieniądze, a tutaj znowu rzucamy, bo tu droga, bo tam to wszystko wyjdzie. Ja wiem, że i drogę nie trzeba zrobić, jak i droga w takim stanie nie przyjedzie, ale żeby nie górować, tylko troszkę tak przehamować. Nie ciągnę tematu. No, tyle. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja może się jeszcze, proszę bardzo panie. Ja, no proste pytanie, prosta odpowiedź. To jest nie mniej, nie więcej, tylko 500 000 złotych. Z tego około 160 tysięcy zapłacą mieszkańcy, reszta to jest budżet gminy i oczywiście no, wydanie każdej złotówki jest bolesne dla budżetu, bo no, jest dwa źródła finansowania, albo kredyt, albo przesunięcia z innych inwestycji. Zrobimy to, nie zrobimy na pewno czegoś innych inwestycji. No, prosta zasada i prosta matematyka i to jest, no nie jest łatwo podejmować decyzje. Ja również na zebraniach wiejskich w tych miejscowościach, no prosto w oczy
tym mieszkańcom mówiłem, że to jest takie, no może apel na przyszłość, żeby troszeczkę bardziej poważnie podejmować do tego, co gmina organizuje, bo cierpimy wszyscy przez brak zdecydowania mniejszości, ale no w historii naszej gminy było dziesiątki głupich decyzji, beznadziejnych decyzji, z których ponosimy konsekwencje i będziemy ponosili konsekwencje. No trudno jest tutaj obrazić się na cały świat i no, trzeba ciągnąć ten wózek, powiedzieć sobie, no, że no, lepiej by było nie dokładać, ale myślę, że 100 dodatkowych gospodarstw, 5 kilometrów sieci, no też jest jakaś wartość w rozwoju naszej gminy. Wolałbym nie wydawać tych pieniędzy, wolałbym je wydać na co innego. Myślę, że każdy z Państwa znalazłby 10 celów. No szkoda, bo można było tego uniknąć. Dlatego dobrze może, że jest dyskusja, żeby to nie przeszło tak, no, ale no ja mówię, ja ze swojej strony mieszkańcom na zebraniach różne też były głosy, nie dawać, nie przyłączać nawet w tych miejscowościach. No ale większość, wydaje mi się, i zdrowy rozsądek, więcej argumentów jest za tym, żeby iść do przodu, a nie się tutaj no płakać nad rozlanym mlekiem. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski lub też zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 130 przez 15 przez 2019 Rady Gminy Wody Polskiej z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2020 wydatków związanych z realizacją zadania związanego z wykonaniem sieci kanalizacyjnej, gdzie paragraf pierwszy ma brzmienie: wyraża się zgodę na zabezpieczenie w budżecie gminy na 2020 rok wydatków związanych z realizacją zadania związanego z wykonaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zagórze, Hadle Kańczuckiej i Hadle Szklarskie w kwocie 494 349,30 zł. Paragraf drugi: zadanie zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy. Paragraf trzeci: wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jawornik Polski. I paragraf czwarty: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i uchwała została przyjęta jednogłośnie. Nie mówię się o to. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2020 wydatki związane z realizacją zadania budowa sieci wodociągowej rozdzielczej międzyobiektowej wraz z zbiornikami wyrównawczymi, pompownią wody i zasilaniem energetycznym miejscowości Jawornik Polski. I proszę bardzo pana wójta o przedstawienie projektu tejże uchwały. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, no jesteśmy wszyscy świadomi, to było na wielu dyskusjach, na zebraniach wiejskich, na radach sołeckich, komisjach Rady Gminy, że jednym z największych wyzwań najbliższej przyszłości będzie zabezpieczenie naszych mieszkańców w wodę. Odpowiadamy na to wyzwanie w budżecie na 2020 rok. Doskonale Państwo wiecie, że zakupiliśmy działkę. Żeby rozbudowywać sieć wodociągową, trzeba mieć studnie i zbiorniki wody. Kupiliśmy w ostatnim okresie działkę na jednym z najwyższych punktów Jawornika. Ogłosiliśmy postępowanie
dotyczące zaprojektowania rozbudowy sieci wodociągowej i to jest właśnie konsekwencją jest ta uchwała. W związku z tym, że dzisiaj w tym roku muszę podpisać umowę na rozbudowę dokumentacji właśnie zbiorników ciśnieniowych na tej nowej działce. Płatność będzie w przyszłym roku budżetowym, więc no, muszę mieć też taką zgodę Wysokiej Rady na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego rok budżetowy. Jest to związane z projektem rozbudowy sieci wodociągowej i budowy zbiorników z pompownią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania lub wnioski dotyczące projektu tejże uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 131/15/2019 Rady Gminy Jaworzno Polski z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie budżetu gminy na rok 2020 wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej rozdzielczej obiektowej wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią wody i zasilaniem energetycznym w miejscowości Jawornik. Ja przedstawiam w projekcie, gdzie kwota zabezpieczona w budżecie to 27 tysięcy złotych. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. W związku z tym uchwała została przyjęta. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej nr 44 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego. Proszę bardzo pana wójta o przedstawienie projektu tejże uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, co roku, już od wielu lat, na początku roku zabezpieczamy w budżecie środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego, czy to na remont drogi wojewódzkiej, czy na rozbudowę chodników przy drodze wojewódzkiej. Tak też działo się w tym roku i te angażujemy wtedy środki, gdy po stronie samorządu województwa podkarpackiego znajdą się również środki finansowe na sfinansowanie tego zadania. Część tych środków udało się zaangażować. Niestety tutaj województwo podkarpackie na współfinansowanie tej inwestycji, jeżeli chodzi o chodnik w Jaworniku Polskim, do dnia dzisiejszego nie znalazło środków finansowych, więc tutaj nie możemy, no po prostu chodzi o uwolnienie środków z budżetu, bo nie ma już możliwości czasowych, żeby zrealizować tą inwestycję i na pewno nie ma środków finansowych. No tutaj wielokrotnie jeździliśmy, jakieś tam deklaracje były, ale tych środków, no tak jak wszędzie, jest mniej niż potrzeb i u nas trwa nieraz też dyskusja, czy udzielać tej pomocy, czy nie. Niestety sama decyzja Wysokiej Rady nie wystarczy też, żeby ta inwestycja na własności województwa była realizowana. Muszą znaleźć się środki po drugiej stronie, no i też ich tam czasem brakuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu tejże uchwały. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 132/15/2019 Rady Gminy Jaworzno Polski dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej nr 44/6/2019
19 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie udzielania pomocy dla województwa podkarpackiego, jak przedstawiony w projekcie. Proszę na niej głos. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały nr 133 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przewodzkiego i proszę bardzo pana wójta również o przedstawienie projektu tejże uchwały. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, doskonale znacie państwo historię. Od wielu lat staraliśmy się o pozyskanie środków czy sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawórniku Polskim. Chodzi tutaj głównie o samochód. Dla naszego samorządu bardzo duże wyzwanie. Samochód wart kilkaset tysięcy złotych, a jednocześnie stan tego samochodu już był słaby i staliśmy przed koniecznością kupna nowego czy nowszego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Było też robione bardzo wiele działań, żeby pozyskać ten samochód i udało się, jak doskonale państwo wiecie, Państwowa Straż Pożarna przekazała samochód dla jednostki OSP w Jawórniku Polskim. Niemniej w tych negocjacjach, w wielomiesięcznych rozmowach, z mojej strony też musiałem użyć jakichś argumentów i między innymi padła deklaracja, że w przypadku, gdy na jednym z konwentów wójtów, na którym uczestniczył komendant PSP, gdzie opowiadał o problemach również sprzętowych i potrzebach sprzętowych PSP, ja zadeklarowałem, że jeżeli przekażą samochód do Jawornika Polskiego, to gmina Jawornik sfinansuje zakup echosondy dla OSP, dla PSP w Przeworsku. W związku z tym to jest taka uchwała, która realizuje słowo, jakie daliśmy jednostce PSP z Przeworska. Ja myślę, że to jest dla nas korzystne, bo tutaj dofinansowujemy zakup echosondy w kwocie 15 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy samochód wart około 300 tysięcy złotych, więc myślę, że taki gest jest jak najbardziej na miejscu, a tym bardziej, że ta echosonda również będzie służyć mieszkańcom naszej gminy, bo to jest po to doposażamy czy policję, czy straż wspólnie z innymi samorządami, żeby mieć lepszą jakość usług i szybszą reakcję przez te jednostki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie wójcie. Jeszcze tak przy okazji zapytam, bo jak wszyscy wiemy, otrzymaliśmy również dofinansowanie na zakup nowego samochodu dla Straży Pożarnej. Na jakim jesteśmy etapie teraz? Ten temat, o którym wcześniej mówiłem, dotyczył samochodu średniego, który już mamy i służy w naszej jednostce. Tak się złożyło, że te starania nasze były wielowątkowe. Nie był to tylko gdzieś tam prośby o przekazanie samochodu, ale działaliśmy również inaczej. Między innymi został napisany wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego. I tak się dobrze złożyło, że również wniosek ten został zakwalifikowany do dofinansowania. W tej chwili jesteśmy na liście rankingowej do dofinansowania. Jesteśmy przed podpisaniem umowy. Po podpisaniu umowy będę mógł ogłosić przetarg i kupujemy samochód lekki z wyposażeniem, z dodatkowym wyposażeniem, już zupełnie nowy samochód. Wartość projektu to również około 300 tysięcy złotych. I tam jest nasz wkład finansowy około 50 tysięcy złotych, ale to już zupełnie nowy samochód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu Witowi. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 133/15/2019 Rady Gminy Wodnych Polski z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego, jak w przedstawionym projekcie. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok. Projekt tejże uchwały był dyskutowany, omawiany na ostatnim posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy. Na tym posiedzeniu komisje zarekomendowały, aby obniżyć cenę żyta liczoną do wymiaru podatku rolnego do kwoty 55,80 zł. Taka też jest kwota w projekcie uchwały. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą 134/15/2019 Rady Gminy Wodnych Polski z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok, jak w przedstawionym projekcie. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 14 radnych i uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, i który to projekt uchwały również był omawiany na tym posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy, jak również kolejna uchwała w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali użytkowych na terenie Gminy Wodnych Polski, który to projekt uchwały również był omawiany na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Wodnych Polski. Projekt uchwały mają członkowie Wysokiej Rady przed sobą. To jest projekt dokładnie taki, jaki został uzgodniony na posiedzeniu. Prosiłbym bardzo radnego notariusza o przedstawienie opinii w sprawie tych uchwał. Komisja Rozwoju Gospodarczego na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady w dniu 30.10.2019 roku po przedstawieniu przez wójta gminy sprawnika propozycji stałych podatkowych na 2020 rok podczas dyskusji na posiedzeniu komisji ustalono zaproponowaną wysokość stawek podatku od nieruchomości za 2020 rok jak w projekcie uchwały, również podczas dyskusji wypracowano wysokość stawek bazowych czynszów za najem lokali użytkowych na terenie gminy Wodnej Polski podjęto przedstawę projekt uchwały. Omówiono również przedstawione ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogę gminy. Propozycję przedstawę projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gospodarczego proponuje Wysokiej Radzie przyjąć tę uchwałę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Czy są jakieś pytania lub wnioski dotyczące projektu uchwały nr 135 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 135/15/2019 Rady Gminy Wodnych Polski z dnia 27 listopada 2019 roku. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, jak w przedstawionym projekcie. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem tejże uchwały. Uchwała została przyjęta. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania lub wnioski dotyczące uchwały w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za najem lokali użytkowych na terenie Gminy Wodnych Polski, która to uchwała również była przedmiotem obrad Komisji Stałej? Nie widzę.
W związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 136 przez 15 przez 2019 Rady Gminy Ogólnej Polski z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszów za najem lokali użytkowych na terenie Gminy Ogólnej Polski, jak przedstawiono w projekcie. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta. 14 głosów za. Kolejny projekt uchwały, który również był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy, jest projekt uchwały w sprawie ustalenia stałego opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania lub wnioski? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 137 przez 15 przez 2019 Rady Gminy Ogólnej Polski z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stałych opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, jak w przedstawionym projekcie. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończono. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat dopłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. I tutaj prosiłbym bardzo panią sekretarz o przedstawienie projektu tejże uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt tej uchwały został przygotowany w związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami co do formuły i brzmienia ustępu 4 poprzednio przyjętej uchwały dotyczącej udzielanych bonifikat przez Wydział Nadzoru Prawnego. I projekt uchwały, który mam tutaj Państwu przed sobą, został dostosowany do tych zastrzeżeń, a szczególnie chodziło tutaj o uzależnienie udzielenia bonifikaty od uregulowania opłat z tytułu wcześniejszego użytkowania wieczystego, więc tutaj ten ustęp został usunięty, a pozostałe zapisy pozostały w takim brzmieniu jak wcześniejsza uchwała. Także proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani sekretarz, za przedstawienie projektu tejże uchwały. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 138 przez 15 przez 2019 Rady Gminy Ogólnej Polski z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jak w przedmiotowym projekcie. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ogólnej Polski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Proszę bardzo panią sekretarz o przedstawienie projektu tejże uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak co roku został też przygotowany projekt uchwały dotyczący współpracy Gminy Ogólnej Polski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Projekt tej uchwały został poprzedzony konsultacjami. W wyniku ogłoszonych konsultacji nie wpłynęły żadne zastrzeżenia czy zarzuty albo jakieś wnioski dotyczące projektu tejże uchwały. Więc proszę o przyjęcie tego programu, abyśmy mogli w kolejnym roku wspierać organizacje pozarządowe, które się zwracają o udzielenie wsparcia, czy też zostają im zlecone do realizacji zadania wynikające z zakresu. Proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo pani sekretarz za przedstawienie projektu tejże uchwały. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 139 15 2019 Rady Gminy Ogólnej Polski z dnia 27 listopada 2019 roku w
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaworzno Polskiej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, jak przedstawiony już w projekcie. Proszę o oddanie głosu. Głosowanie zakończone. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad jest punkt 5. A jest nim poświadczenie Rady Gminy Jaworzno Polskiej w sprawie zamiaru likwidacji działalności leczniczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przeworsków w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii i poradni neonatologicznej. Sytuację szpitala Przeworskiego pewnie Państwo doskonale znacie. Została ona przedstawiona na ostatniej sesji, jednej z ostatnich sesji Rady Powiatu Przeworsku, otóż po audycie firmy zewnętrznej w szpitalu okazało się zresztą, że Pan Wójt tą sytuację opisywał na ostatniej sesji, że te oddziały, które tutaj były wymienione, czy jeden z tych oddziałów przyjmuje słownie tam jednego pacjenta dziennie, tak statystycznie, czy jedno urodzenie dziennie i firma zareagowała, żeby po prostu ten oddział zamknąć. Wszystkie samorządy z powiatu, to znaczy pewnie wszystkie, nie jestem tego pewien, natomiast większość na pewno pochyliła się nad tym problemem i każdy z tych samorządów pewnie próbował jakieś swoje stanowisko zająć. Państwo macie przed sobą również propozycję oświadczenia Rady Gminy Jaworzno Polskiej, którą ja mogę odczytać. Natomiast czy preferowana by była oczywiście wskazana dyskusja, jeżeli ma ktoś jakieś inne zdanie lub to oświadczenie trzeba, sugerujecie, żeby zmienić, to uważam, że jest na to czas, żeby o tym porozmawiać. Projekt oświadczenia Rady Gminy Jaworzno Polskiej w sprawie zmiany zamiaru likwidacji działalności leczniczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przeworsku w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii i poradni neonatologicznej z dnia 27 listopada 2019 roku w związku z petycją personelu oddziału położnictwa ginekologicznego oraz neonatologicznego SPZOS w Przeworsku oraz z informacjami o zagrożeniu likwidacją wyżej wymienionych oddziałów Rady Gminy Jaworzno Polskiej na podstawie przepisów Statutu Gminy Jaworzno Polskiej przyjętego uchwałą Rady Gminy Jaworzno Polskiej nr 406 z dnia 15 listopada 2018 roku czuję się zobligowana do wydania oświadczenia wyrażającego sprzeciw wobec zamiaru likwidacji działalności leczniczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przeworsku w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii i poradni neonatologicznej. Rada Gminy Jaworzno Polskiej rozumie argumenty dyrekcji oraz fakty wynikające z przeprowadzonego audytu i świadoma jest konieczności podjęcia niezbędnych działań naprawczych, jednak w stanowczy sposób zwraca uwagę na specyfikę działalności leczniczej, która nie może być nastawiona na zysk. Podejmowanie decyzji i wyznaczanie nowych kierunków działań w oparciu tylko o analizy finansowe jest niezgodne z ideą samorządu i sprzeczne z kierunkami prorodzinnych działań samorządu. Decyzja o zamknięciu oddziału jako decyzja ostateczna musi być poprzedzona szeregiem działań naprawczych w pierwszej kolejności zmierzających do odwrócenia negatywnych trendów nastawionych na rozwój całego szpitala. Mając na względzie wielki potencjał, jakim jest wykwalifikowany i doświadczony personel, który ze swojej strony wykazuje również duże zaangażowanie, inicjatywę oraz proponuje wiele trafnych propozycji reform i zmian w zakresie dalszego funkcjonowania tych oddziałów szpitalnych, Rada Gminy Jaworzno Polskiej wskazuje, iż zamknięcie oddziałów spowoduje bezpowrotną utratę wyspecjalizowanego zespołu, a także pacjentek i w konsekwencji nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu szpitala. Samorząd Gminy Jaworzno Polskiej deklaruje wsparcie działań naprawczych, np. przygotowanie lokalu dla poradnika na terenie Gminy Jaworzno Polskiej i apeluje o utrzymanie i rozwój poziomu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu przeworskiego, co musi być nadrzędnym celem samorządu. Tak wygląda projekt tego oświadczenia. Jeżeli ktoś z radnych czy z Państwa chciałby zabrać głos, to proszę bardzo. Proszę bardzo Pana Wójta.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, tak jak wcześniej informowałem na pewnie po posiedzeniu wspólnym komisji, bo sesji nie było. Również, tak jak powiedział Pan Przewodniczący, no jest temat likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego. I rzeczywiście mieliśmy tutaj wizytę przedstawicieli personelu tych oddziałów, były panie u mnie. Również ten temat pojawiał się na konwencie wójtów i wygląda na to, że no taki jednoznaczna ocena tej sytuacji, że przedwcześnie jest podejmować decyzję o likwidacji oddziału, no na razie oddala ten widmo likwidacji tego oddziału. Ja również bardzo wnikliwie słuchałem i analizowałem sprawozdanie pana dyrektora, który na sesji powiatu dosyć obszernie i precyzyjnie uzasadniał rekomendacje tej decyzji. Rozumiem również te argumenty, bo tutaj no pieniądze też i finanse są istotne. Niemniej jednak uważam, że również, że należy przed ewentualną taką decyzją no zrobić wszystko, aby uniknąć likwidacji tego oddziału. Bardzo też myślę pozytywna tutaj jest postawa personelu oddziału, który nie tylko no, protestuje, że chce pracować, bo to jest oczywiste, że chcą pracować, bo to jest około 40 miejsc pracy, ale ze swojej strony no, zgłasza wnioski, widzi, przyjmuje argumenty, że nie wszystko funkcjonowało na tych oddziałach i w tym szpitalu tak jak powinno, bo te zmniejszające się trendy no, z czegoś wynikają. To tak samo, to nie tylko demografia tutaj ma takie przełożenie jeden na jeden i ta taka otwarta postawa personelu na zmiany, propozycje ze strony personelu, no mam nadzieję, że również będą pomocne w podejmowaniu decyzji przez pana dyrektora, zarząd powiatu czy radę powiatu. I tak jak w tym stanowisku zaproponowaliśmy, myślę, że należy najpierw zrobić wszystko, aby naprawić funkcjonowanie tych oddziałów, aby zwiększyć ilość przyjmowanych pacjentów, to raz. Z drugiej strony no nawet no, trzeba być świadomy, że no, szpital to nie jest przedsiębiorstwem, które musi dawać zyski, ale rozumiem też stanowisko dyrektora, który musi znaleźć też pieniądze nie tylko na wegetację szpitala, bo to w konsekwencji będzie doprowadzało do degradacji kolejnych oddziałów i tego, że będzie nasz szpital się cofał w porównaniu do Łańcuta czy Jarosławia, które się rozbudowują i to bardzo, bardzo dynamicznie. Konieczne są nowe powierzchnie, konieczny jest ciągle nowy sprzęt. Na to też muszą być pieniądze, bo bez tego no, nawet najlepszy personel sam sobie nie poradzi. Te trendy nie będą zatrzymane, ale mam nadzieję, że tutaj uda się doprowadzić do takich zmian, które spowodują,
te oddziały zostaną utrzymane, jednocześnie bez jakiegoś dużego obciążenia dla całości budżetu szpitala. No i też, no ja również bym się podpisał pod tym stanowiskiem zaproponowanym Radzie Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne pytania, wnioski, opinie? Jeszcze przepraszam, tak z naszej strony na rozmowach, na konwencie wójtów, no zwracaliśmy uwagę, że jednym z elementów, którego skutkiem jest brak, zmniejszona ilość pacjentów w szpitalu przeworskim, jest to, że lekarze pracujący w szpitalu przeworskim za mało wychodzą w teren, za mały mają kontakt z pacjentkami w terenie. W to miejsce wchodzą lekarze, tworząc gabinety ze szpitala rzeszowskiego czy jarosławskiego, za którymi później te pacjentki idą rodzić, ewentualnie leczyć się. W związku z tym, no ja wiem, że każde stanowisko łatwo jest napisać, ale też myślę, że taka deklaracja z naszej strony o ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, przygotowanie lokalu i jakieś doposażenie poradnika na terenie naszej gminy, w przypadku gdyby szpital zabezpieczył lekarza. Te przepisy się troszeczkę teraz zmieniły, bo kiedyś taka poradnia kata musiała być obsadzona, ileś tam etatu lekarza, teraz wystarczyło, mógłby lekarz raz w tygodniu przyjechać na chwilę i tutaj no, te nasze pacjentki nie musiałyby wyjeżdżać gdzieś daleko, a jednocześnie byłaby to forma związania z personelem, ze szpitalem w Przeworsku. Argumentowałem również, że tutaj no, nasza gmina jest na granicy powiatu, więc gdyby była dobrze prosperująca poradnia K, być może sąsiednich miejscowości spoza powiatu przeworskiego można by było tutaj no pozyskać nowych pacjentów, co by mogło poprawić w konsekwencji sytuację finansową szpitala. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym ja proponuję, żebyśmy przegłosowali przyjęcie tego oświadczenia. Oczywiście nie musimy tego robić elektronicznie, tylko nie mamy tego. Nie mówi się. Ręcznie, także przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tego oświadczenia, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że oświadczenie w takiej treści, w takiej formie zostało przyjęte. Kolejny punktem porządkowym jest punkt 6. To jest sprawozdanie z działalności wójta w pracach w okresie międzysesji, wykonania uchwał. W związku z tym proszę bardzo pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, ja tradycyjnie przedstawię najpierw zarządzenia podjęte w okresie międzysesyjnym. Pierwsze to w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Oczywiście zbliżamy się do zakończenia roku i zawsze tych zmian w budżecie jest coraz więcej problemów, tak jak to informuje oświata i odpady. To jest problem. W dzisiejszej uchwale przeznaczyliśmy kolejne 100 tysięcy na dofinansowanie wywozu śmieci i również chyba to też jeszcze nie wystarczy nam do końca roku. To już nie są takie problemy, które są w dziesiątkach tysięcy, tylko niestety setki tysięcy złotych, prawie 400 tysięcy do szkoły w Jaworniku. Nie pamiętam kwoty szkoły Manasterz, około
około 500 000 złotych w sumie do dopłata do śmieci, niecałe, bo jeszcze nie wiemy, jakie będą faktury do końca roku, czyli jest to prawie dwa razy tyle, co mieszkańcy wpłacą. Mniej więcej tak to wygląda w liczbach. Kolejne zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za dzierżawę słupów elektrycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jawornik Polski. Kolejne w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Kolejne w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za kontrolę instalacji solarnych zamontowanych w ramach zadania pod tytułem Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Chyżne i Żołynia. Kolejne zarządzenie, również zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. Kolejne w sprawie wycinki drzew pod oddziale leśnym, mienie komunalne w zarządzie sołectwa Widaczów oraz sposobu jego zagospodarowania zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego z 8 września 2019 roku. Kolejne zarządzenie w sprawie ustanowienia i wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji zagrożeń i naruszeń ochrony danych w Urzędzie Gminy Jawornik Polski. Kolejne w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówień wykonywanych w ramach projektu pod nazwą Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Kolejne prawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz postępowań prowadzonych na podstawie artykułu 4 Prawo zamówień publicznych w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Tutaj, jak Państwo widzicie, no, zbliżamy się do kolejnego etapu rewitalizacji inwestycji w zespole pałacowym w Hadlach Szklarskich. W tej chwili ogłoszony jest przetarg, przygotowujemy się do jego otwarcia, powoływane są komisje, zespoły, które będą nadzorować realizację tego projektu. Przetarg gdzieś w pierwszej połowie grudnia zostanie rozstrzygnięty, on już wisi na stronie. W tej chwili widać dosyć duże zainteresowanie tematem w branży budowlanej, można tak powiedzieć. Kilka firm wysyła do nas oficjalne zapytania. Już mamy chyba ponad 300 szczegółowych pytań. To jest masę materiałów, masę projektów, które trzeba no, przeanalizować i podejmować decyzje. To są już bardzo szczegółowe, fachowe pytania, które będą miały niewątpliwie wpływ na jakość wykonanej inwestycji. Także w tej chwili już coraz więcej czasu poświęcamy na rozwiązywanie takich drobnych, aczkolwiek istotnych szczegółów w tej inwestycji. No i tutaj cała nadzieja, żeby te oferty zmieściły się w budżecie, który posiadamy na ten cel, bo to jest, no, to jest też jeden z krytycznych momentów tej inwestycji. Jeżeli chodzi o kolejne zarządzenia, to jest kolejne w sprawie powołania komisji celem dokonania przeglądów gwarancyjnych. W tej chwili jest seria przeglądów, czy na solary, kotły, czy instalacje fotowoltaiczne. Są takie dni, gdzie 6 ekip jeździ po gminie i no, takie przeglądy są wymagane naszymi umowami. W każdym z tych zespołów jest pracownik urzędu gminy, więc tutaj też troszeczkę nam to dezorganizuje, ale to jest konieczne, niezbędne do prawidłowej realizacji tego projektu.
kolejne zarządzenie w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Jawornik Polski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu budżetu gminy na 2020 rok. Kolejne w sprawie ustalenia ceny drewna w miejscowości Widaczów zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego. Kolejne w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i lokale socjalne na terenie gminy Jawornik Polski. To żeśmy tutaj również wspólnie te stawki dyskutowali na komisjach wspólnych Rady Gminy. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji celem dokonania przeglądu gwarancyjnego, budowa oczyszczalni ścieków, no też co jakiś czas są przeglądy gwarancyjne, tam komisja się zbiera i dokonuje takiej bieżącej analizy funkcjonowania tej oczyszczalni. To tyle, jeżeli chodzi o zarządzenia w ostatnim okresie międzysesyjnym. Jeżeli chodzi o takie inne sprawy, no to można powiedzieć, że już gospodarcze, ci pracownicy gospodarczy troszeczkę nam się wykruszają. Ci pracownicy sezonowi już kończą pracę. Zostaje tylko taki trzon, ci stali pracownicy, więc zakres musimy dostosować do możliwości kadrowych. W tej chwili już remonter nie pracuje. Był taki okres wycinki drzew przy drogach. Już no, odwlekaliśmy to do tego momentu, jak będziemy mieli wolne moce produkcyjne i przy kilku drogach już się udało dosyć w miarę wyczyścić. Nie przy wszystkich się udało, bo nie wszędzie mieszkańcy witają nas brawami, jak chcemy wyciąć jakieś drzewa, ale to jest po prostu życie. Z takich lżejszych tematów chyba w najbliższą niedzielę czy za tydzień będzie organizowany taki bal mikołajkowy dla dzieci z naszej gminy. No, zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania. Tam chyba zapisało się więcej dzieci niż w gminie mamy. Nie wiem. Tak. Ale myślę, to znaczy, że też dobra inicjatywa. Kilkaset osób, fajne takie wydarzenie. Już oficjalnie na jednej z rad decyzyjnych, w których uczestniczyłem, lokalnej grupy działania, Orlik w Jaworniku dostał dofinansowanie. Ten projekt przeszedł. W tej chwili swoimi pracownikami wykonujemy te roboty, które nie są objęte projektem w naszym zakresie, poza projektem tym unijnym, bo projekt budowlany to przewiduje. Jest budowa ogrodzenia i budowa oświetlenia tego orlika. Już tam również pracownicy działają. Też na zespole pałacowo-parkowym w Kadlach Szklarskich mieliśmy wizytę projektanta wnętrz. Chcemy już część tych obiektów w ramach podnoszenia standardu. No już do tej pory robiliśmy taką trochę według własnego uznania. Teraz chcemy, żeby już niektóre pomieszczenia stanowiły taką spójną całość i podnosić poziom, przez cały czas podnosić poziom usług, poziom oferty w zespole pałacowo-parkowym i później w ramach posiadanych środków będziemy realizować te projekty. Wczoraj podpisałem ostatnie 6 umów z PGE na zasilanie przepompowni w ramach drugiego etapu rozbudowy sieci kanalizacyjnej, więc można powiedzieć, że
tutaj dzięki przychylności pana dyrektora no, wychodzą nam naprzeciw i bardzo sprawnie odkładają na bok inne tematy i to jest w ciągu jednego dnia załatwiony temat. Będą się pojawiały niedługo już ostatnie liczniki na przepompowniach i tam, gdzie już będzie prąd, z automatu będą podłączane te zlewnie, wszystkie gospodarstwa już na gotowo. Także zgodnie z planem zamkniemy, mam nadzieję, ten projekt budowy tej sieci kanalizacyjnej. Zostało odebrane oświetlenie na pastwiskach w hadlach szklarskich. Odbyło się również tydzień bodajże temu spotkanie kadry kierowniczej naszych wszystkich jednostek samorządowych z prezydium Rady Gminy. Za obecność i za dyskusję serdecznie dziękuję. No, chcieliśmy tutaj tak troszeczkę zmotywować naszą kadrę do jeszcze intensywniejszych działań, żeby nie było jakichś tam wrzucania na luz. W rankingach ogólnopolskich, wojewódzkich zajmujemy wysokie pozycje. Jest dobry okres dla gminy Jawornik Polski. W mediach podkarpackich, w prasie, telewizji, no gdzieś tam przebijamy się do świadomości mieszkańców Podkarpacia, że jesteśmy prężną gminą. No to zobowiązuje, więc ja tutaj postawiłem taką tezę, że no mamy sukcesy i dziękujemy tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, ale no przestrzegałem, że nie wszyscy się tak mogą równo pod tym podpisać, pod tym sukcesem, więc bo to nie jest tak, że wszyscy tak ciągną w jedną stronę i zwróciliśmy uwagę, żeby usprawnić niektóre działania, żeby zwiększyć dyscyplinę, żeby, bo tak jak mówię, te miejsca w rankingach do czegoś zobowiązują, mieszkańcy coraz więcej od nas oczekują i my musimy to realizować. To tyle, jeżeli chodzi o takie bieżące tematy. Jak będą jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo panu wójtowi za złożenie sprawozdania z działalności. Kolejnym punktem jest punkt 7, interpelacja i zapytania radnych. Czy ktoś radny chciałby zabrać głos? A proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie wójcie, mam pytanie do pana wójta. Znaczy to już nie pytanie, tylko jedna sprawa. Z tymi przepustami, tylko przejazdami kolejowymi. Nie może zwrócić uwagę do powiatu, jak już by wreszcie z nimi wybywali. Skarżą się mieszkańcy, urywa, nie urywa, ale skaczą koło, podskakuje to wszystko jedna. Sprawa, a druga, ta fotowoltaika, co jest na przypompowni w postaci numer 4 na Kępickich, tam by trzeba było wyciąć drzewa. Bo one będą bardzo silne. Zbierna na chyba, ale jedna, druga, to akurat nie znam. To jest chyba spółki wodnej, bo to przy samym drzewie jest woda. Znaczy drzewo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę. Kolejny punkt to jest punkt 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski zgłoszone na poprzednią sesję przy posiedzeniu Komisji Rady. Zwyczajowo pan wójt udziela odpowiedzi na bieżąco. Czy pan wójt wrócił? Zobaczmy, tak? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Radny, no myśmy sygnalizowali o tych przejazdach. Jeszcze tak nie ma, może kiedyś będzie, że powiat będzie podlegał pod gminę. To no, my możemy prosić, my możemy zwracać uwagę i na pewno jeszcze ponowimy ewentualnie do pana dyrektora, bo tam te działania na kolejce, one są robione, aczkolwiek no, w tych miejscach myślę, że trzeba zrobić. Myśmy zwracali na to uwagę, ja również na spotkaniu z panem dyrektorem na konwencie wójtów, ale
no, jeszcze działania w ślad za tym nie poszły. No, my ze swojej strony no, tyle mogliśmy zrobić, no, natomiast ewentualnie jeszcze przypomnieć. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to jak najbardziej, ja, tam widać, tam jest bardzo dużo drzew. Ja powiem, dlaczego to miejsce i ta przepompownia. Dlatego, że no, były jednym z punktowanych, ze źródeł punktów do wniosku była instalacja fotowoltaiczna. I większość przepompowni, prawie wszystkie przepompownie są zaprojektowane na nie naszych działkach. I mieliśmy tylko tą jedną działkę już naszą uregulowaną. To się zmienia dzięki scaleniu w Zagórzu, scaleniu w Karlach Kanciuckich. Już chyba z 2-3 działki pod kolejnymi przepompowniami kupiłem. Tutaj Wysoka Rada podejmowała decyzję, ale na etapie pisania wniosku mieliśmy tylko tą jedną działkę i trudno było ryzykować fotowoltaikę na działce, która nie jest nasza, więc no, ono tam rzeczywiście trzeba dosyć dużo tych drzew wyciąć. No, spróbujemy, ile się da, to no, to jest znowu zgoda spółki wodnej, znowu procedury i znowu nie taki wbrew pozorom prosty rzecz. Chyba, że bobry nam pomogą. Tutaj trzeba liczyć na, może też na bobry. Dobrze, dziękuję bardzo panu Wójtowi. Kolejnym punktem jest 9. Wolne wnioski, informacje. Jeżeli ktoś z radnych zaproszonych gości chciałby zabrać głos, to proszę bardzo pana radnego. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie wójcie, chciałem podziękować w imieniu mieszkańców i własnym zakładkę, która jest skończona i wybudowana. Wreszcie przychodzę do ludzi. Dziękuję bardzo. Wreszcie się dostało. Czekałem. Dziękuję bardzo. Ja skoro radny o tej kładce, to ja chciałem wspomnieć o tym chodniku, który tam został zrobiono jakiś czas temu. No a teraz jak już nie wiem, czy tam ktoś zaglądał w tych zaroślach, no już tego chodnika. Tam nie ma, tam jest rozebrany. Chyba tego chodnika już nie ma, albo jest rozebrany częściowo, częściowo z tego co widziałem. Także proponowałbym, żeby go rozebrać w całości i zablokować to przejście, bo mieszkańcy tam chodzą i nie wiedzą, czy tam jest przejście, czy ktoś płytki sobie pożyczył stamtąd, czy to tak ma być. Będzie rozebrany. To taka moja sugestia. Dobrze, proszę bardzo, kto jeszcze? Proszę bardzo, pana radnego. Szanowni państwo, ja krótko, trzy takie tematy, praktycznie związane z dzisiejszą sesją, które tutaj się narzuciły. Nie zabierałem głosu, jeżeli była dyskusja dotycząca kanalizacji. Jest to temat tak oczywisty, że kim krótko człowiek mówić, to samorząd jest po to, że musi wspierać swoich mieszkańców. Po to zostaliśmy powołani, musimy te zadania realizować. Ale z drugiej strony osoba się również tutaj pytanie takie, czy na przyszłość, żebyśmy się takimi tematami umieli zabezpieczyć. Czyli w jaki sposób, jeżeli będzie ta kanalizacja w następnych miejscowościach, żeby nastąpiła jakaś większa praca, większe uświadomienie tych odbiorców, mieszkańców, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło następnym razem. Bo ważną rzeczą jest umieć wyciągać wnioski z tego, co gdzieś tam na jakimś etapie nie zostało może do końca dopowiedziane, może nie do końca zrozumiane. Oczywiście pieniądze dokładamy, tutaj innej opcji nie mogą być, ale no jest tutaj też taka prośba, żeby mieć tą świadomość i przy każdym spotkaniu z mieszkańcami starać się ich uświadamiać. Nawet sesję, żeby wiedzieli, że no niestety działanie to jest działanie na szkodę wszystkich mieszkańców. No to odbijało się będzie nie tylko na hartach jednych, czy na hartach drugich, czy na Zagórzu, ale będzie się odbijać na całej gminie. To, co już tu chyba wszyscy przed moim poprzednicy powiedzieli, że no, konsekwencje płacimy wszyscy, a są one dość niemałe, bo na naszą gminę dołożenie prawie tam 200 tysięcy złotych, no gdybyśmy teraz przełożyli gdzieś do jakiegoś chodnika, czy do drogi, to jest tam kilometra do mieściny chodnika, gdzie tu musi pójść i z tym się zgadzam, ale no, jest taki temat, żeby bardziej edukować tych mieszkańców i temat tutaj bardziej poszedł do przodu, bo jeżeli do ciebie tak dokładnie, to zabijemy w załogę, nie doprowadzi do niczego. Następny temat to temat śmieci, chciałbym do niego jeszcze powrócić. Ja tu już na poprzedniej sesji zwracałem uwagę na ten temat. On się w dalszym ciągu w rozmowach z mieszkańcami pojawia.
Wprawdzie myśmy nie dokonali tu jakiejś drastycznej podwyżki, natomiast w rozmowie z mieszkańcami wynika, że ona jest dość duża. Zgadzam się z tym, jest dość duża, ale wynika ona nie z tego, że sobie tam rada czy wójt wymyślił, tylko wynika z przepisów ustawy, które nas do tego obligują. Dlatego też jest tutaj podobna moja prośba, żeby w biuletynie, który się ukaże, dokładnie opisać tą całą sytuację związaną ze śmieciami. Ileśmy do tej pory płacili, dlaczego ta podwyżka musiała nastąpić, kto brał udział w przetargu, czy żeby nie było jakichś tam mówień, że ktoś gdzieś kogoś tam wybrał, czy coś, bo wiadomo, że żeby do takich rzeczy nie dochodzi, ale idąc w stronę mieszkańców, różne głosy mogą się pojawiać i taki wrzucony jakiś temat, gdzie ludzie płacą pieniądze, powoduje więcej zła jak w całej sytuacji. W moim odczuciu zabraliśmy ludzie śmieciami ślepy zaułek, jeżeli tu nie pójdzie rozwiązanie systemowe, bo tu samorząd sobie z tym nie poradzi. Będzie tylko gorzej. To, proszę Państwa, dobrniemy do takiej kwoty do wypłaty za śmieci, że tego nikt nie udźwignie. To będzie paradoks. Paradoks polega na tym, że powstały spalarnie śmieci, to jest monopol, który się w taki sposób zabezpieczy, dlaczego my mamy kupować za tyle, będziemy kupować za dwa razy więcej, to ustawa i tak mówi, czyli co, musicie nam to podwieźć. No więc tu jest temat, nie wiem, czy to nie wymagałoby może jakiegoś też podobnej odezwy, jak ta odezwa, która tutaj była robiona w sprawie szpitala, jakiegoś ze strony rady, czy może szerszego gromadzenia się samorządów, czy może na tym będzie wójtów, żeby ten temat w szerszy sposób już monitorować, bo jeżeli nie pójdzie rozwiązanie systemowe, centralne ze strony rządu, samorządy zginą ze śmieciami, a mieszkańcy nie udźwigną płatności, których w pewnym sensie nie są winni, a tą płatność niestety muszą realizować. I tutaj 15 radnych, żeby siedziało 3 miesiące, to też nic nie wymyśli. No bo co? Chyba, że wyjmiemy swoje pieniądze, bo że ma pewnie na tyle nam jest, żeby za wszystkim no już za dużo. No niestety, a ta sytuacja chociaż będzie jeszcze w coraz gorszym kierunku. No tak to niestety wszystko tutaj idzie. I bardzo bym prosił, żeby w biuletynie to bardzo dokładnie opisać, żeby mieszkańcy mieli jasny, czytelny przekaz, że nie wynikało to z tego, że ktoś chce na tym zarobić, bo i takie głosy już słyszałem, tylko że wynika to, no proszę o zacytowanie ustawy, która o tym wyraźnie mówi, bo część mieszkańców jest bardzo świadomych, wyedukowanych, wie, otwiera internet, widzi, wie, na czym to polega. W części można powiedzieć, że rozebrało się 15 lat. Część jest po prostu wprowadzana w błąd. No, można nawet świadomy i celowy, dlatego żeby tego typu rzeczy uniknąć, no musi pójść czytelny, jasny przekaz ze strony naszej, ze strony urzędu, że niestety no, tak to wynika, takie są przeliczniki i ile w tym momencie jeszcze dokładamy, co może skutkować konsekwencjami następnych zmian cen. No bo taka historia pewnie się potoczy. Także tutaj miałem ten temat. I trzeci temat, jeżeli chodzi o tą odezwę dotyczącą szpitala w Przeworsku. Już też sygnalizowałem taki temat, że pewnie skutkiem tego to będzie pismo ze szpitala, że skoro chcecie, żeby utrzymać te dołóżcy nam pieniądze, bo tak to się toczy. Skoro chcecie tak zapewniać, to bardzo proszę. Ale ja sądzę, że ten problem on wynikał już wcześniej. Wcześniej była taka sytuacja, że Rada Społeczna z Gozoru, każda gmina miała tam swojego przedstawiciela. Ktoś jechał z gminy, wiedział co się tam dzieje, tu na sesję przedstawił jakiś ten przekaz. Nie wiem kiedy się to stało, ale ktoś tę liczbę tych członków Rady Społecznej ograniczył i nie ma tam nikogo. No, sądzę, że gdyby tam uczestniczył wójt, czy ktoś tutaj z Rady, który by się w tym tematyce troszeczkę miał rozeznanie, to wiedziałby, jakieś by sugestie zwracał, no dlaczego likwidujemy, dlaczego nie ma wiadomości jakiejś poradni, no jest siłą rzeczy logiczną, że jeżeli ktoś, kto chodzi do lekarza i ma rodzić dziecko i jest z nim związany, no to wiadomo, że on nie będzie chodził do lekarza, proszę mówię, jak będzie rodzić do przywódzka, no sądzę, że gdyby tam ktoś myślał, to do tego wniosku bardzo dawno doszedł. I takich błędów by nie popełniano, dlatego też tutaj prośba do pana wójta, żeby na konwencie wójtów tę sytuację sygnalizować, żeby było wiadomo, bo potem przyjdzie temat, że no, skoro tak bardzo chcecie, to nam zapłaccie, a niestety samorządy już są pewnie na granicy w każdym względzie i tego nie udźwigną i tego tematu nie będzie tak łatwo, żeby go utrzymać. Sądzę, że może sobie tam szpital w jakiś sposób poradzi, że likwidacja to nie jest jakiś, powiedzmy sobie, efekt, który spowoduje, że ten szpital poprawi wynik finansowy, bo jak się coś zlikwiduje, to tam ograniczą środki. No, ja nie jestem finansistą, nie odpowiadam za szpital, nie jestem dyrektorem, nie wiem, nie znam w ogóle sytuacji, jaka wynika ze szpitala i z czego to się bierze, ale wiem, że brak kontroli samorządu, brak kontroli społecznej nad takimi tematami zawsze tak się kończył, że gdzieś w którąś stronę tych pieniędzy wydano za dużo, na niektórych brakło i takie są konsekwencje, a potem no, niestety stajemy przed dylematem, co zrobić, czy pomóc, czy nie pomóc, czy dołożyć. No sądzę, że należy pomagać, bo zdrowie jest najważniejsze, żeby się
go nie ma, to jeszcze może. Także z mojej strony to tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja tu mam takie refleksje podobne do tego, co tu Adam powiedział i to, co tu powiedział jeszcze radny Skocista. Czy nas będzie stać na dokładanie w ogóle do tego, że ludzie nie chcieli wsiąść w pociąg w tym, który jechał? To jest trzy sprawy. Tu się wiąże z podłączeniem. Jeden się nie podłączył tego, bo to było 10 lat, jeszcze jest okres taki, który wtedy się nie zapisał. Drugi gada tak, że gdzie indziej było troszkę mniej, płacimy, a po co ja mam, bo ze mną też takie głosy, takie moje dyskusje, ja gadam, on gada, że tam ile tam było 1800 zł, czy ile? 3600. 3600. A gada, co ty, ile to pieniędzy? Ja gadam, majster, wykop przez to najniższe firmę będę robić. I to człowiek, który robił na budowie. I w każdym bądź razie, że później z czego to się wszystko robi. A trzeci będzie kombinował, aha, oni mi podłączą, bo dołożą. Dołoży się, ale nie wiadomo z czego. Bo granica dokładania do samorządów już jest w ogóle na czerwonej linii. Następna jest rzecz śmieci. Śmieci, z czego się bierze cena. My się cieszyły, że na przetargu obniżają cenę, że to podniosło się stawkę na najniższe wynagrodzenie, podniosły się ceny na przetargach. To trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, z czego się podniosło. Urząd Marszałkowski podniósł 3 razy w ogóle cenę za składowanie śmieci. Od tego się bazowa sprawa, myśmy tu z panem Wójtem tego czasu mówili, ile było firm, po ile były ceny stawienia parę lat temu. Jest źle, będzie gorzej. Ale ja wam powiem, ludzie w niektórych wypadkach grają wariata. Przecież 85% może mieć tak na terenie gminy jakieś tam kompostowniki, pewne rzeczy w kompostowniku. Czy nie ma gdzieś kawałek polne drogi, żeby gruździe wysypać? Ja tu byłem bo bez przerwy łażę, świętą się w ogóle tu na kołko, bo jeszcze to, żeby zrobić to jeszcze tu. No przecież jeżeli ktoś przewozi 3 normalnie pudełka, takie o, dajmy na te winidurki, płytki są, ćwiartki, kółówki, wy wiecie jakie to jest ciężkie, to nie podniesie w ogóle takie winidurki. I później wkładuje się do mdy, do tego i kina rosną. I kina rosną. Wydaje mi się, że może ja to mówię z punktu widzenia takiego człowieka starszego. Albo on niech tam każdy segreguje, że plus można, to nie jest jakiś odpad w ogóle jakiś szkodliwy ekologicznie, że jeszcze jest kupę takich dróg, co można brać. A jak nie, to my musimy tu na bazie, ja statkiem gadam i gadam, że no musi człowiek stanąć i wysegregować od razu ten gruz, bo tak, wysypie gruz w te wszystkie wersalki, to wszystko to i wtedy co się dzieje? Dzieje się to, że kila się robią, a gdyby tu na bazie, na kawałku gdzieś wysypał, są takie w ogóle polne drogi, które jeszcze by nie zminowały, ani co, i ten gruz by się zebrało tam dwukołówkę czy coś takiego, a gruz waży 1800 kilogramów. Taka jest sytuacja. I tu robią też. Ja się patrzę, ile tam klęcia jest, co było z tymi wersalkami, gdzie ludzie stały. Teraz tyle dobroci tego wszystkiego jest. Ja nie mogę to przebaczyć. Kolejki tu były, ile ludzi tu kierował, bo były stołby przez podarek, zjadły w tych kolejkach, żeby wersalkach żeby to. Wszystko to tam jest. Ja myślę, że ten naród jest taki bogaty. Albo w ogóle, no z tym jest problem, bo jest to, że ani nie ma to jak, ani rozbić, ani co, ale w każdym bądź razie i to gabaretowo wygląda normalnie paskudnie. Wydaje mi się, że oprócz tego, co ludzie dają śmieci, to pan wójt swego czasu mówił, chyba miał dużo zeznania, bo wiedzą ile płacą za te śmieci, co złożą na boku. Dopiero niedawno ja tam byłem, gadam, Tadek ma sporządek tego. Zobaczył go na przyjdzie za tydzień, będzie co było za 3 dni na wieźni, już jest. Dobrze, że ten plac jest
zrobiony elegancko, bo to by wyglądało tak, no nie chcę się wyrażać przy paniach, ale tak dosyć nieciekawie. I wydaje mi się, że tu muszą ludzie zrozumieć to co Adam mówił. Dojdziemy do punktu, że dojdziemy do ściany. Oświatę w każdym bądź razie, gdzie są chłopy, żeby te dzieci robiły gwiazdowskie kary, żeby chcecie mieć dobre emerytury. Jak dzieci sobie nie narobicie, to nie będziecie mieć po 1000-1200 zł emerytury. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Taka jest prawda. Wartość nasienia plemników chłopskich spadła o 2/3. 1/3 część nie powinien w ogóle go zwrócić. Ja to powiem trochę, ale to są badania w ogóle naukowe, które wskazują do tego. I nasi ludzie, mi na to różnego rodzaju dochęty stosuje się. I ważne to. Ale sprawa jest tego rodzaju. My musimy wiedzieć, że ludzie częściowo może w nieświadomości, częściowo na mowie. No i ja zbieram podatek, nie było tu dużo. I ja tu ją dostęp za te pieniędzy, jak radę się troszkę do góry, że idzie tam do tej z tego na wieńca, żeby ją trochę. To także on, na nią wpadało od niektórych ludzi, że nie takie ostre, ale ja powiem, nie zazdroszczę tym urzędnikom, które są w tym departamencie u nas, naprawdę to, no ludzie przyznają, że nie wiadomo ile to wszystko jest, ale to robi ogromne pieniądze i o ile z oświatą pewne rzeczy musi się dołożyć, ale tu musimy szukać racjonalnych rozwiązań na tyle, ile się da, bo jeszcze jak pan mówi zaznaczył, że jeszcze to nie jest granica, ta, do której my doszli, że jeszcze jak będzie podwyżka, w pewnym momencie ludziom braknie pieniędzy do tego. Ja się patrzę w sklepie, w ogóle wszystko wydrożało, tak że nie wiem, tu mu podniesiemy i z czego. I w pewnym sensie będą się śmiać i przestaną płacić. To jest najgorszy moment. Dziękuję. Nie mam tam prośbę, tylko czy można by było rozważyć zbieranie chociaż raz w miesiącu popiołu, później go wykorzystać do posypywania dróg. Jest teraz sezon zimowy, ludzie mają tego naprawdę dość sporo i można by to było po prostu wziąć i wykorzystać zamiast aszy, czy tam mieszać z aszą i po prostu w sezonie zimowym posypywać drogi, a jest to myślę, że dobra rzecz to na takie śliskie nawierzchnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze mam taką prośbę do wójta, bo sporo sygnałów ma z miejscowości odnośnie oświetlenia ulicznego i taka prośba z mojej strony, żeby dogadać się, zwrócić, zmobilizować firmę, która z nas obsługuje, żeby po prostu zareagowała coś w tym temacie, trochę tych świąt już przestaje świecić, a temat staje się trochę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja jeszcze sobie pozwolę. Chciałbym tutaj panu wójtowi podziękować. Pan mi wspomniał już o tym w swoim sprawozdaniu, że w ostatnim okresie była, czy jest wycinka drzew na terenie gminy. Wszystkie te zgłoszenia są realizowane, które tam gdzieś były zbierane przez cały rok. Teraz dosyć intensywnie. Chciałbym podziękować za dosyć sprawne wykonanie tej wycinki na drodze za kościołem. Temat już taki, jak to się mówi, z brodą. Dosyć długo to trwało, bo i pozwolenia. Gmina sama sobie nie może wydać pozwolenia na wycinkę. Trzeba to zatwierdzić w urzędach, czy to wojewódzkim, czy marszałkowskim. Także sama operacja dosyć sprawnie i technicznie to wszystko dobrze wygląda w tym momencie. Mieszkańcy jak na razie nie narzekają. Wracając tutaj też do tych tematów, takich, o których tutaj radni wspominali, pan sołtys szerszych, typu śmieci, czy szpitale powiatowe, z tej dyskusji wyłania się taki obraz słabości samorządów wobec urzędów państwowych, czy wobec władzy centralnej. I to niestety widać. Podczas wyborów już kolejnych teraz o samorządach się nie mówi nic. W kampanii o problemach samorządów,
wręcz na odwrót, czy to reforma oświaty, czy te nasze wszystkie nowe pomysły, to są pomysły, które wręcz dołują samorządu. Jak się zabiera jedną klasę ze szkół na terenach wiejskich, no to jest dla nas katastrofa, bo to są pieniądze, które zostały wprowadzone do Rzeszowa, do Dynowa i tam, gdzie są szkoły średnie. Śmiecie, podobna sytuacja, szpitale powiatowe, no niestety. I myślę, że tutaj jest czas na to, żeby po prostu samorządy się obudziły, bo wiem, ja jestem świadom tego i myślę, że samorządowcy też, że jak było ryzyko, że samorządowcy zbudują swoją formację, która będzie startować do Sejmu, to nagle wszystkie problemy samorządu jakby zostały tak jakby załagodzone, rozwiązane, wyciszone. Ja pamiętam sytuację odnośnie kadencyjności wójtów i tak dalej, i tak dalej. Jak tylko samorządy krzyknęły, to wtedy władza centralna się cofnęła. Natomiast teraz jakby te samorządy według mnie słabo współpracują i milczą w tematach, które są ważne i najważniejsze dla samorządu tak naprawdę. Tyle takiego mojego komentarza. Teraz pewnie proszę bardzo pana Wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni sołtysi, ja może po kolei postaram się odnieść do tych uwag, wniosków, które państwo przedstawili. No, dziękuję za podziękowania, przekażę pracownikom, czy kładkę, czy jeżeli chodzi o wycinkę drzew, uczulałem ich, żeby właśnie też pozostawić po sobie porządek, żeby to jakoś sprawnie, ładnie wyglądało i rzeczywiście nawet trochę z nimi tam postałem parę godzin, nie wiem czy z tego, nawet im trochę pomogłem może, nie wiem czy z tego byli zadowoleni, ale robota poszła sprawnie i cieszę się, że to mieszkańcy widzą. No może już wielokrotnie się odnosiłem do tych, jeżeli chodzi o te dodatkowe przyłącza. Myślę, że to już trzeba, no myślę, że w Manasterzu też trzeba powiedzieć, żeśmy kilka tych przyłączy było dodatkowych. Teraz ta skala jest dużo większa, może ze względu na zakres też inwestycji, to ja dziękuję tu za wielką robotę, bo tą robotę zrobili radni tych miejscowości i ci wszyscy, którzy chodzili, nie było domu, w którym nikt nie może powiedzieć, że nie wiedział, że nie był. To nie było, że SMS-em, że na ogłoszeniach parafialnych żeśmy ogłaszali, tylko do każdego domu radny wszedł i niejednokrotnie był obrażany nawet i musiał jeszcze wysłuchać no niezbyt miłych słów dzięki nieświadomości tego mieszkańca, który pojęcia nie ma jak to funkcjonuje i tutaj w swoim domu zamiast no jakoś przyjąć kogoś normalnie, niekoniecznie musiał skorzystać, to jeszcze byli obrażani. Wiem, że to nie jest sympatyczne takie rozmowy. No i dziękuję wam za to, że to zrobiliście i dzięki temu no, setki gospodarstw się przyłączyło. No są tacy, którzy zawsze gdzieś tam mają swoje zdanie i to naprawdę czasem no, poniżej pewnego poziomu, a czasem są, tak jakżeśmy tutaj mówili, gdzieś tam ktoś z boku podpowie i cieszy się później, że jest jakiś konflikt, że jest jakiś problem, no ale takie jest życie i taka jest praca samorządowa. Jeżeli chodzi o śmieci, no to każda gazeta chyba nie ma nawet dziennika. Codziennie jest artykuł o problemach śmieci i ja śmiem twierdzić, że mamy jedną z najniższych stawek i są no kilkadziesiąt złotych. Takie
takie no, stawki jak są, one w każdym samorządzie wynikają z analizy kosztów. Ja już mówiłem, u nas dwukrotnie mniej mieszkańcy zapłacili, niż myśmy wydali za sam wywóz tych śmieci. Ani złotówki nie ma policzone obsługa administracyjna, nic. Tylko czysta faktura, one są do wglądu i zgadzam się, że część też można zniwelować, jak ktoś gruz, trawę, popiół do worków ze śmieciami, to są rzeczy najcięższe, a tona kosztuje, my płacimy za każdą tonę 1200 zł. Jak pan powiedział, prawie 2 tony waży kubik gruzu to jest 2500 zł. My za te pieniądze mamy łódkę kamienia przywiezioną na miejscu. A tyle musimy zapłacić, żeby ktoś odebrał od nas ten kubik gruzu wsadzony do tych worków. To są takie porównania. Mieszkańcy muszą być świadomi, że to są ich pieniądze, że my jak dokładamy to z ich pieniędzy, nie będzie inwestycji, nie będzie innych rzeczy, bo my już nie możemy, nie ma pola, gdzie było możliwe, to te oszczędności są zrobione, funkcjonujemy i mamy jeszcze jakieś pieniądze na inwestycje, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że dochody podatkowe u nas są jedne z najniższych w Polsce, dzięki jakimś nietypowym rozwiązaniom, dzięki jakimś nietypowym działaniom, które dają nam pewne takie ponadprzeciętne dochody, ponadprzeciętne oszczędności. I my mamy przetarg i podpisaną umowę do czerwca. Kwiecień, maj będzie kolejny przetarg. Nie ma gminy, w której ten kolejny przetarg byłby nie prawie o 100% większy. To jest koszmar i boję się tego przetargu kolejnego czerwcowego, bo to znowu nam otworzy ceny niższe ma ten samorząd, który miał dawniej przetarg. I tak ciągle mija rok, kolejny samorząd, nawet mieszkańcy gdzieś tam mówią, o tam jest taniej. No ale oni za miesiąc przetarg ogłaszają i już są dwa razy drożsi od nas. No niestety tak to wygląda. My naprawdę robimy wszystko, żeby ta cena była jak najniższa, ale tutaj ustawa nas obliguje, no te warunki zewnętrzne. I rzeczywiście tutaj pan przewodniczący ma rację, tutaj nie ma co samego jojczenia, nie rozwiążemy problemu, a on będzie narastał. Ja gdzieś w takich rozmowach nawet wcześniej też sugerowałem i widzę, że prezydent Rzeszowa, no pan prezydent jest zawsze znany z działania i rzucił taką inicjatywę, żeby samorządy wybudowały swoją spalarnię, żeby się zrzucić. Ja tą inicjatywę na razie na Facebooku popieram jak tylko mogę, bo uważam, że to jest jedyny kierunek, bo samorządy są jedynym ciałem, któremu nie będzie zależało, żeby to ma być na zero, zero zysku i minimalne koszty. Samorządom będzie zależało, żeby mieszkańcy płacili mniej. Nikomu więcej nie zależy. Wszędzie chcą biznes, wypłaty większe i zysk, bo jak ktoś inwestuje, chce mieć zysk. Natomiast w samorządach jest siła, jest potencjał. I myślę, że tutaj ten pomysł taką jakąś pismem czy oficjalnym stanowiskiem Rady Gminy, że nawet wesprzeć tutaj prezydenta, żeby o tym pomyśle coraz poważniej myśleć. To nie są małe tematy.
tam szacunek 300 milionów złotych taka spalarnia, ale samorządów też jest trochę, mają budżety i u nas my już wydajemy prawie 1 000 000 złotych rocznie na śmieci. To jak żeśmy wprowadzali, to było 200 tysięcy, to jeszcze nie był taki temat. My już dajemy 1 000 000 złotych. To są miliony złotych w każdej gminie i będzie jeszcze więcej. Gdyby tę inwestycję rozłożył na kilka lat, powołać wspólną spółkę, pewnie, że no, jest problem, bo mamy bieżące problemy i przy tym jeszcze prowadzić dużą inwestycję, to, ale myślę, że to jest jedyny słuszny krok, który samorządy powinni tutaj wykazać solidarność, mądrość i takie no, troszeczkę patrzenie w przyszłość i kilkadziesiąt samorządów powinno się tutaj, każdy według swojej wielkości, gdzieś tam jakiś element we wspólnej spółce plus jakieś pieniądze unijne do tego zrobić. To się nie da załatwić w ciągu 2 lat, ale plus wywarcie presji na parlamentarzystów, żeby ewentualnie jakieś rządowe pieniądze do tego. No ewidentnie widać, że nie ma co z tymi śmieciami zrobić. My możemy je segregować tu z worka do worka, przekładać. Z tego przekładania też niewiele wynika, jak nie ma kto tego odebrać i żądają od nas coraz większe pieniądze. Więc tutaj no, poważne działania są potrzebne, coraz większy i jest to problem, a im będzie problem większy, tym ta presja będzie większa, bo mieszkańcy będą nam żyć nie dadzą, natomiast my musimy działać, my po to nas wybrali mieszkańcy, żeby nie tylko tak czubek własnego nosa widzieć, tylko żeby troszeczkę wybiegać w przyszłość i zabezpieczać się przed tymi negatywnymi skutkami tych tendencji. Jeżeli chodzi o szpital, ja już na konwencie wójtów zwróciłem na to uwagę. Złożyłem wniosek do starosty, inni wójtowie również poparli to i no, pan starosta obiecał, że no, nie widzi tutaj problemu, że jeżeli będą tylko możliwości prawne, to no to następne. Tam kwestia zmiany statutu chyba. Tak, zwiększenia ilości członków Rady Społecznej, bo rzeczywiście wtedy byśmy na bieżąco wiedzieli, co się dzieje i pewnie tam od tego się sytuacja nie uzdrowi. Ale takie spojrzenie i na bieżąco zwracanie uwagi na nieprawidłowości, o których dopiero jak się wszystko wali, to wtedy wszyscy płaczą, wszyscy mówią, że a tu było źle, a tam trzeba było inaczej, wtedy jest za późno już. Natomiast na bieżąco taka kontrola społeczna, takie uwagi społeczne, one nie rozstrzygną wszystkiego, ale myślę, że pomogłyby no, iść dobrą drogą. Jeżeli chodzi o oświetlenie w monasterzu, no wiem, że ten odcinek Dom Ludowy, Kościół jest tragicznie. Myśmy tam chcieli zmusić wykonawcę w tym etapie i to się skończyło. Tam są tak stare lampy, że wymieni żarówkę i za miesiąc się ta żarówka pali. I mamy problem w egzekwowaniu. No on wymienił, ja do niego mam pretensje, że miesiąc temu mam wpisane, że lampa remontowana, wydane 100 zł, a lampa spalona dalej, żarówka spalona. No, ja chciałem go teraz zmusić, żeby
te wszystkie takie gwarancyjne, żeby zrobił poprawki bez płacenia, natomiast teraz zrobimy już tam, gdzie no wszystkiego nie zrobimy, ale no tam co piąta lampa świeci w tym odcinku, to już jest tragedia, ale nie chciałem płacić trzy razy za tą samą lampę, tylko trochę wyegzekwowałem, była trochę wojna, takie remonty gwarancyjne, a teraz musimy tam pouzupełniać te żarówki, bo to jest, no wiem jak to wygląda.